To oznacza tylko jedno. Znaczy, no nie, nie jedno. To oznacza dwie sytuacje. Albo dysponujemy tak słabym i malnym aparatem śledczym, że on nie jest w stanie wykryć sprawców tego typu zdarzeń, tak? Albo za tymi zabójstwami stoją tak potężni ludzie, że są w stanie sparaliżować pracę organów ścigania. Za każdym razem to źle brzmi, jeżeli idzie o państwo. W niektórych przypadkach nie budzi moje wątpliwości udział osób trzecich. Poza tym zauważyłem nonszalanckie działania organów ścigania policji i prokuratury w niektórych przypadkach samobójstwa, jak na przykład w przypadku Lepera. Rzeczy, takie rzeczy jak samobójstwo osoby publicznej czy samobójstwo w zakładzie karnym powinno być szczególnie dokładnie zbadane miejsce zdarzenia. Wydaje mi się, że nie ma najmniejszego problemu z uporozowaniem czyjegoś samobójstwa. Fachowcy są to w stanie zrobić bardzo prosto. Co pan myśli o czasach, w których żyjemy, o ludziach i o kraju? To są bardzo trudne czasy. Trudne czasy dlatego, że mam takie wrażenie, że być może, że możemy nie zdążyć jako naród, jako Polacy, rozwiązać problem, który mamy od 300 lat mniej więcej, mianowicie odbudowę silnej i trwałej Rzeczypospolitej. Po prostu możemy tego czasu nie wykorzystać, ponieważ no, ci, którzy, znaczy ogół, tak, społeczeństwo czy naród chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że w takim akurat momencie się znajdujemy, a ludzie, którzy aspirują do tego, żeby być elitą narodu i kierują państwem, nie mają takiej świadomości, albo a też chyba i potrzeby. A więc no, sytuacja jest jakby podwójnie trudna, a może nawet potrójnie. Natomiast państwo, które powstało po 1989 roku, jest w gruncie rzeczy przefarbowaną Polską Ludową, bo owszem, przyjęto różnego rodzaju, znaczy symbole Rzeczypospolitej i święta narodowe itd., ale jeżeli chodzi o to, co jest treścią, co jest funkcjonowaniem tego państwa, to strasznie dużo jest owej Polski Ludowej, a więc struktury fałszywej, obcej nam i szkodzącej. No i w związku z tym to, co jest źle, no to jest po prostu kumulacja tych wszystkich zdarzeń. Coraz więcej ludzi zresztą w Polsce trzeba dostrzegać, tak, że państwo polskie nie jest do końca polskie, a w niektórych miejscach w ogóle nie jest polskie. Rzeczywiście władza staje się celem samym sobie, a więc to, co kiedyś formułował Machiavelli, który mówił, że w polityce liczy się skuteczność, prawda? Kwestie moralne nie mają większego znaczenia, można sobie je pominąć. No i w związku z tym wtedy okazuje się, że celem jest no, po pierwsze zdobycie władzy, a później jest jej utrzymanie. No i z tego wynikają konsekwencje, mianowicie, że żeby zdobyć władzę, a nie trzeba się ograniczać moralnością, to można wszystkie środki użyć, jakie się ma. I żeby ją utrzymać, też można wszystkie środki, również niegodne, użyć, żeby ją zachować. A więc to jest oczywiście choroba. I to jest choroba, która no, niesie negatywne konsekwencje dla życia społeczeństw. W Europie zresztą już widać, że te zjawiska negatywne przybierają na sile. Demokracja, w której ma decydować większość, wymaga, żeby istniało w społeczeństwie duża grupa świadomych obowiązków, przede wszystkim praw, ale przede wszystkim obowiązków obywateli. No teraz, jeżeli takiej grupy nie ma, to wtedy najlepsze rozwiązania demokratyczne powodują, że otrzymujemy potworka. Demokracja jest narzędziem. Narzędziem, tak jak nóż jest narzędziem, tak? Nożem kroimy chleb i nożem możemy zabić. Pytanie jest tylko, czy ten nóż jest w ręku gospodyni domowej, która przygotowuje śniadanie dla rodziny, czy w ręku bandziora, który idzie, żeby odebrać komuś majątek, pieniądze i życie. Otóż
To jest demokracja. Nóż. Co pan sądzi o wielu samobójstwach w dziwnych okolicznościach? Mam na myśli na przykład wszystkie osoby związane z porwaniem Krzysztofa Ojewnika, Sekuła, Andrzej Leper, jego dwoje pełnomocników, generał Petelicki i wiele innych. Tak, no generał Petelickiego znałem. Czy dopuszcza pan myśl, że mógłby brać w nich udział osoby trzecie? Generał Petelicki, przyjaźniłem się z generałem Petelickim, znaliśmy się bardzo dobrze i w związku z tym byłem bardzo zaskoczony, kiedy usłyszałem, że rzekomo popełnił samobójstwo. Znałem go dobrze, więc trudno mi przyjąć, że to było samobójstwo. No, ale oczywiście nie mam żadnych dowodów mówiących, że było inaczej. Więc mogę tylko powiedzieć o moim odczuciu. Znaczy, moje odczucie jest takie, że generał Petelicki, który był człowiekiem bardzo odpowiedzialnym, jeżeli rzeczywiście zamierzałby targnąć się na swoje życie, to na pewno zostawiłby przynajmniej żonie informację, że tak postąpił. Żadnej takiej informacji nie zostawił. Po prostu poszedł do garażu po wodę, do obiadu mineralną i po godzinie żona go znalazła w kołu rzykowi koło samochodu. Więc no, tych zdarzeń takich samobójczych było dużo. W tym pytaniu, które pan tam znacznie więcej tego było, jest cała taka seria tych, którzy samobójstwo popełniają. Wydaje się to dziwne po prostu, mówię, ale tylko dziwne. Niestety nie sądzę, aby ktoś powiedział jakieś specjalne badania, żeby ustalić, czy rzeczywiście te samobójstwa to są samobójstwa, czy też nie. Ja nawet proponowałem jednemu z dziennikarzy śledczych, żeby może zbadał, czy w innych krajach tego typu zjawiska również występują, tak? Bo może to nie jest tylko polska specyfika. No ale zdaje się, że nikt tego typu rozpoznania nie robił. Jeżeli miałoby tak być, to no, bardzo to jest dziwne. Ja pamiętam wypowiedź jednego z wielkich funkcjonariuszy jeszcze KGB, który kiedyś powiedział tak, że zabić każdy dureń potrafi, ale zabić tak, żeby wyglądało na zgon naturalny, to jest dopiero sztuka. Czy według pana łatwo jest upozorować samobójstwo lub inne? Tak, bardzo. Bardzo. To proste są środki w tej chwili, również różnego rodzaju chemiczne. Można człowieka wyzwolnić, można mu strzelić w głowę, włożyć mu pistolet do ręki. Nie, wszystko ma zrobić. To są proste rzeczy. Teraz chciałem się spytać o niewyjaśnione sprawy, między innymi zabójstwo Jaroszewiczów, Michał Falzman i generał Marek Papała. Dlaczego nie udało się ich wyjaśnić i czy myśli pan, że kiedyś się to uda? No to jest właśnie dobre pytanie. To znaczy, to jest tak zwane serii tak zwane dobre pytanie pod tytułem dlaczego nie udało się rzeczy oczywistych. Tak, to oznacza tylko jedno. Znaczy, no nie jedno. To oznacza dwie sytuacje. Albo dysponujemy tak słabym i marnym aparatem śledczym, że on nie jest w stanie wykryć sprawców tego typu zdarzeń, tak? Albo za tymi zabójstwami stoją tak potężni ludzie, że są w stanie sparaliżować pracę organów ścigania. Za każdym razem to źle brzmi, jeżeli idzie o państwo. Moim zdaniem Polską rządzą ci, którzy zdołali przejąć w znacznej części majątek, który w okresie Polski Ludowej był w rękach, był pod panowaniem komunistów, a który został sprywatyzowany w rezultacie umowy Okrągłego Stołu. No i dzisiaj ci, którzy tym majątkiem dysponują, rządzą Polską. Próby, powiedziałbym tak, podejmowane, żeby coś zmieniać, kończą się zawsze tak samo. Taką próbą był rząd Jana Olszewskiego, jak się skończył, wiadomo. Taką próbą, w jakim sensie był też rząd Jarosława Kaczyńskiego, jak się skończył, też wiadomo. Więc to wszystko jest, powiedziałbym, w taki sposób funkcjonuje. Znaczy tak, każdy z nas powinien przede wszystkim zastanowić się, czy w moim otoczeniu, w tym, co ode mnie zależy, znaczy na co mam wpływ. Na co mam wpływ, tak? No i starać się po prostu, żeby w tym, gdzie jestem kompetentny, gdzie mam wpływ, postępować, no budować, powiedziałbym, ten kawałek prawdziwej Polski, więc rzetelnej, uczciwej, mądrej, patriotycznej, nie ulegając naciskom i wszelkiego rodzaju negatywom, które na nas spadają, tak? Jeżeli nas będzie coraz więcej, stosunkowo dużo, to moim zdaniem z tego złoży się ta Polska, która może być w przyszłości wielką Polską. Ja wierzę, że taką rzecz, Polskę wielką,
nie w tym sensie, że wielką jako nacjonalne mocarstwo, ale wielką jako dawna Rzeczpospolita, która była takim związkiem państwowym wielu narodów, wielu ludów, wielu ludzi, którzy o różnych poglądach również różniących się wiarą, a mówiących, że są obywatelami jednej tej samej Rzeczypospolitej. Ja wierzę, że będziemy w stanie taką wielką Rzeczpospolitę odbudować, a jeżeli nam się to uda, to moim zdaniem będzie bezpieczna Europa, nie tylko naród polski, bo od tego bardzo dużo zależy. Czy wierzy Pan w niezależność wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania? Chciałbym wierzyć i na tym skończę. Chciałbym wierzyć. Żeby nie było tak, że jak to jest ten słynne hasło z filmu Nie ma mocnych, że do sądu jedzie się po wyrok, a nie po sprawiedliwość. Nie? Chciałbym głęboko wierzyć, ale chociażby po tym programie w telewizji Państwo w Państwie, czy też miałem takie przypadki, czy chociażby w wysłuchaniu tych, co miałem spotkanie tej Platformy Oburzonych, którzy byli pokrzywdzeni przez prokuratury, sądy i chociażby po tym nowym filmie, który jest w tej chwili w kinach już, jaki on ma tytuł? Układ Zamknięty. Tak, no pamiętam. No to, to mam coraz, że tak powiem, większe wątpliwości, chociaż bardzo bym chciał. I tu można zmieniać, znowu inni muszą, że trzeba zmienić system, przepisy. Ja znam osobiście byłego ministra Krzysia Kwiatkowskiego, znamy się mnóstwo lat. I to też wszystko znowu zależy od ludzi. Można, przepraszam, no co, można zmienić przepisy jeszcze o policji, żeby ci z ruchu drogowego, tak przepraszam, śmieszne, że mieli tylko w kieszeni 2 złote, nie więcej, żeby tylko mieli na tego hamburgera, bo żeby nie brali łapówek. Kto będzie brał, kto będzie mać ciągotki, to będzie robił. Tak samo w wymiarze sprawiedliwości. Wszystko zależy od człowieka, od tego sędziego, jeżeli on zgłębi te wszystkie plusy, minusy, jeżeli zada sobie, jeżeli ma to w sobie, no z tym się trzeba urodzić. Ja się urodziłem sercem związkowca i to jest dla mnie najważniejsze. Chciałbym, żeby ci, którzy, od których zależy ludzkie życie i przyszłość i niejednokrotnie kariery, podchodzili do tego w taki sposób, bo przepisów do wszystkiego nie dostosujemy. I tak na końcu tego łańcucha jest człowiek i on o tym decyduje. I chciałbym faktycznie, żeby w wymiarze sprawiedliwości ogólno rozumianym było jak najwięcej ludzi, którzy to czują, ludzi z sercem, którzy faktycznie oddają się temu od A do Z. Czym jest dla Pana mafia? Zorganizowaną grupą przestępczą, czy może udziałem organów państwa w działalności przestępczej? Jedno i drugie. No. Kiedyś się mówiło o mafii, że to faktycznie ludzie, którzy mają ostrą amunicję, którzy mają karabiny maszynowe, pistolety z tłumikami, kominiarki, a dzisiaj mafia, no, przeżywamy to w tej chwili chociażby na ustawie dotyczącej tak zwanego odwrotnego VAT-u, na zasadzie prętów metalowych, których traci hutnictwo, a zyskują jacyś tam hopsztaplerzy i mówi się ponad, że przy udziale niektórych urzędników Ministerstwa Finansów. Czyli jak wszędzie jest draństwo i w tej chwili mafie to są mafie białych kołnierzyka, to są ludzie wykształceni, inteligentni, którzy do nikogo nie strzelają, no chyba, że jest ostateczność, ale nie, to jest większość właśnie ludzi, którzy oszukują na lukach w przepisach prawnych, albo nawet próbują tak lobować i je tworzyć, nie? I je tworzyć, tak jak i wszędzie. Także mafie coraz bardziej się, że tak powiem, cywilizują, delikatnie rzecz biorąc, ale skutki tego są takie same, nie? Że miliardy złotych, które powinny wpłynąć do budżetu państwa, są w kieszeniach tych ludzi. Co Pan sądzi o wielu samobójstwach w dziwnych okolicznościach? Mam tu na myśli wszystkie osoby związane z porwaniem Olewnika, Sykuła, pana Lepera i dwoje jego pełnomocników, generał Petrolicki i wiele innych. No jest to czy dopuszcza Pan myśl, że mogły brać w nich udział osoby trzecie? Ja wszystko już w tej chwili dopuszczam. Rozmawiałem z panią Olewnik właśnie, z tą siostrą na tej Platformie Oburzonych w Gdańsku. Naprawdę kobieta jest przyjęta i przekonująca. No, tyle się tam zdarzeń stało. Tyle zostało nie popełnionych błędów, tylko tam już była konkretne działania ludzi z premedytacją, żeby pewne rzeczy ukryć. To i te śmierci Lepera i generała Petelickiego, którego znałem osobiście, dla mnie to są rzeczy, że tak powiem, do końca niewyjaśnione. I żebym nie był złym prorokiem, ale tak jak przy katastrofie smoleńskiej,
minęło 3 lata i ja myślałem, że po tych 3 latach będę miał coraz mniej wątpliwości. A ja ich mam coraz więcej. Ja nie mówię, że był zamach, bo jeszcze jestem daleki od zamachu, ale mogę powiedzieć o kłamstwo smoleńskie, to tak. I mam coraz więcej wątpliwości. I oby nie było tak w tych przypadkach, że będą mijać lata, a my co do tych osób, co do ich, że tak powiem, samobójstw, będziemy mieli coraz więcej wątpliwości, a nie, że sprawa zostanie wyjaśniona i zamknięta. I tu właśnie dla mnie te wszystkie zdarzenia, nie, że się dla mnie łączą, bo się nie interesowałem tym tak, żebym sobie, przepraszam, robił z tego jakieś analizy, no ale jest to na pewno niepokojące i jeżeli prokuratorzy myślą, że jeżeli faktycznie ktoś w tym temacie chciał pomóc, w cudzysłowie, jeżeli myśli, że robił to w sposób ordynarny, że robił to w taki sposób, że zostawia tam ślady, no to znaczy, że taki prokurator jest, że tak powiem, naiwny, nie? Jeżeli tylko poprzez poszlaki, no, lepiej wiesz, jak to wygląda, się stwierdza, że nie było samobójstwa, no to przepraszam, to jest tylko takie odwalenie pańszczyzny, nie? Dziękuję, zamykam sprawę, było samobójstwo, nie ma żadnych śladów dotyczących walki, nic, nie ma żadnych innych śladów, dziękuję. No ale takie rzeczy się sprawdza. Miał długi, a może to nie związane z długami, że popełnił samobójstwo, tylko skądś te pieniądze tamte pożyczył, od kogo, co i jak to się dzieje. To był wicepremier, tu był szef Gromu, zakładał ten Grom, no to trzeba to wszystko, mam nadzieję, że tak to jest analizowane, ale to ja tego nie wiem. Mnie na przykład dziwi to, że za każdym razem w tym samym od razu się wyklucza udział osób. No to tym bardziej wszystko za szybko, to jest taka zwykła rutyna, nie? Przychodzą rutyna, nie ma śladów, nie ma to, patolog sprawdza, nic takiego nie było, okej, okay, no ale to może, przepraszam, no to mogą chłopaki przy zwykle z kryminalnej też to stwierdzą, potwierdzi to prokurator, nie? Potwierdzi to prokurator, dziękuję, zamykamy sprawę, było samobójstwo. Ale tak nie było, no to możemy po tych latach na przykładzie Olewnika, no wyszło całkowicie coś innego. A w tym przypadku wicepremier, szef Gromu i osoba, która naprawdę wiedziała bardzo dużo, jest to naprawdę bardzo niepokojące. No widzimy na przykładach, ten, co niby też popełnił samobójstwo, tak? Mówię o tym oligarchu rosyjskim, który siedział w Londynie, Berezowski. Dorwali go, no po prostu, no możemy sobie, dotarli do niego i nie ma po prostu dwóch zdań, także, no nie taki... Dziennikarkę Politkowską. Politkowską, Juszczenko, co ledwo wyszedł z tego, że go też podtruwali, także to są rzeczy, które się dzieją, no. Ja tych trochę rzeczy, może nie tych, ale w ogóle to całe życie polityczne inne znam trochę z drugiej strony ekranu, no. Nawet jeżeli chodzi o polityków, to jest tylko taka cała gra pozorów, bo chociażby się te kłócenie ich w mediach, to wygląda całkowicie inaczej. Oni tylko, jak się zapala lampka czerwona w kamerze, to oni skaczą sobie do gardła. A kończy się program, to mówią, a jeszcze mamy pół godziny do kolejnego programu, to chodź, idziemy, że tam siądziemy na piwko. Siadają, robią, zapala się światełko. Jak pan śmie, jak pan w ogóle może, ale pan jest chamem, w ogóle nie dyskutuje. A kończy się program, to idziemy, Antek, jeszcze mamy godzinę do kolejnego programu. Tak się to niestety dzieje, nie? Czy myśli pan, że uda się wyjaśnić wyjaśnione sprawy, między innymi zabójstwo Jaroszewiczów, Michał Falzman, generał Marek Papał? Nie wiem. Nie udało się, czy myśli pan, że kiedyś się uda? Nie wiem, w ogóle to jest jakaś porażka wymiaru sprawiedliwości, ogólnie rozumianego, bo tu i odpowiednie służby po drodze. I trudno mi powiedzieć, dlaczego nie zostały wyjaśnione właśnie, czy to generał Papała, w końcu szef policji, czy premier Jaruszewicz, jego małżonka. Trudno mi powiedzieć. Wiem ogólnie, że to jest po prostu porażka. Mam nadzieję, że przeszło to dalej do tak zwanego tego, do tej grupy, która się nazywa, jak oni się nazywają, że zajmują Archiwum X, która jest takie, że oni będą dalej to drążyć, będą się tym zajmować, że to powinno być, że tak powiem, ambicją wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ogólnie rozumianego i policji, tego archiwum i w ogóle polityków, aby dojść do prawdy. Tylko zawsze gdzieś wokół tego
kręcili się politycy, nie? Zawsze były, czy przy generale Papale, czy przy Jaruszy, zawsze gdzieś tam wokół, na firmamencie byli politycy i to politycy wysoko postawieni, czy w przypadku Lewników tam to są wysokie, to są ludzie, którzy de facto odpowiadają za pewne służby, nie? W Polsce i też ja tu nikogo nie chcę posądzać, ale na pewno jest to porażka wymiaru sprawiedliwości. Każdy by chciał, żeby okoliczności śmierci ich bliskich zostały wyjaśnione, a w tym przypadku bliskimi, ale to są osoby publiczne, nie? W Polsce, nie? To tym bardziej. Przez 26 lat pracowałem w milicji, policji, na najróżniejszych stanowiskach, od ulicy począwszy, a skończywszy na zastępcy komendanta głównego do spraw kryminalnych, czy na zastępcy ministra spraw wewnętrznych, który nadzorował policję, czyli miał realny wpływ na to, co policja i jeszcze inne służby podległe robią. Co pan sądzi o polityce? Czy zgadza się pan ze stwierdzeniem, że w polityce najczęściej liczy się władza, wpływy i różne interesy, a człowiek i jego dobro schodzą na dalszy plan? Nie, to jest uproszczenie. Oczywiście polityka to jest umiejętność wpływania na decyzje, na działania w skali mniejszej lub większej. Natomiast to nie jest tak, że polityka to jest tylko i wyłącznie brudna gra, bo inaczej no, powinniśmy sobie powiedzieć, że trzeba znaleźć jakiś inny sposób na sprawowanie władzy. Nikt lepszego rozwiązania nie wymyślił. Pewnie wśród polityków jest sporo ludzi, którzy mają przekonania, uczciwych, działających w dobrze pojętym interesie obywateli, czy jakiejś grupy obywateli, których reprezentują. Oczywiście zdarzają się i politycy cyniczni, którzy do polityki idą tylko po to, żeby uzyskać władzę, osiągnąć jakieś tam korzyści osobiste. Czy wierzy pan w niezależność wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania? Absolutnej niezależności nie ma. Wymiar sprawiedliwości w Polsce po iluś latach jest, myślę, że względnie niezależny. Mamy do czynienia z pewną swobodą działania prokuratury, organów ścigania, a już później na etapie wyrokowania już przez niezależnością sędziowską. To jest ta niezależność, chociaż zdarzają się pewnie przypadki, gdzie czy to władza polityczna czasami próbuje wywrzeć presję na wymiar sprawiedliwości, na prokuratorów, czasami również określone grupy nacisku próbują wywrzeć presję poprzez media, nawet na władzę sądowniczą. No problemem istotne jest to, aby rzeczywiście to nie był wpływ presja, a żeby było rozstrzyganie w oparciu o najlepsze pojęte dowody, w oparciu o najlepiej pojmowaną decyzje, niezależne decyzje. Zabójstwo, porwanie, zabójstwo Krzysztofa Rybnika w dużej części było wyjaśnione. Zostały skazane tam kilkanaście osób za udział w tej grupie. Brakuje jeszcze pewnie do kompletu paru osób, które być może zorganizowały przejęcie tego okupu, być może jeszcze gdzieś w tej hierarchii stały ciut wyżej, ale to jest, nie da się wszystkiego wyjaśnić w procesie karnym. Oczywiście może być sytuacja, że w jakichś jednostkowych sprawach to samobójstwo może być upozorowane. Czy według pana łatwo jest upozorować samobójstwo lub inne przyczyny zgonu? To jest możliwe do zrobienia, chociaż tak naprawdę zbrodni doskonałej nie ma. I wszystko zależy, jakie środki zostaną użyte. W sprawach takich priorytetowych, kluczowych, no, używa się maksimum dostępnych metod pracy, środków.
po to, żeby wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Co pan myśli o niewyjaśnionych sprawach m.in. Jaroszewiczów, Marka Papały i czy myśli pan, że uda się je kiedyś wyjaśnić? Każda z tych spraw jest i wymaga indywidualnego wyjaśnienia. Czasami też służby idą zbyt wąsko, czasami powinny korzystać jeszcze z niektórych innych rozwiązań i próbować nawet po latach wracać do tych spraw niewyjaśnionych, tak żeby no, rozwiać te wątpliwości i być może do tych niektórych się uda jeszcze wrócić i te wątpliwości wyjaśnić. Wszędzie te wartości takie jak honor, rzetelna praca, pozytywistyczna rzetelna praca, one są ponadczasowe i powinny być jakby preferowane przez zarówno polityków, jak i przez ludzi zawiadujących w jakimkolwiek segmencie życia publicznego. Oczywiście na krótką metę czasami wydaje się, że jak ktoś gdzieś pokombinuje, oszuka, czy będzie swego rodzaju takim lizusem i opowiadał przełożonym, jacy są mądrzy, genialni, to coś zyskuje. To zyskuje może, ale w krótkim przedziale jakimś tam czasowym, bo później prawda się sama broni i w dłuższej perspektywie opłaca się być porządnym, opłaca się dobrze, rzetelnie i ciężko pracować. Ja mówię to z autopsji, bo nigdy nie zabiegałem o względy żadnych swoich przełożonych i okazywało się, że w ogromnej większości awansowałem. Oczywiście dostawałem kilka razy po głowie i byłem przesuwany w inne miejsce, ale to takie jest życie, jak już się dojdzie do jakiegoś tam poziomu decyzyjnego. W niektórych przypadkach nie budzi moje wątpliwości udział osób trzecich. Poza tym zauważyłem nonszalanckie działania organów ścigania policji i prokuratury w niektórych przypadkach samobójstwa, jak na przykład w przypadku Lepera. Takie rzeczy jak samobójstwo osoby publicznej czy samobójstwo w zakładzie karnym powinno być szczególnie dokładnie zbadane miejsce zdarzenia. No z tego co mi jest wiadomo, pewne badania wewnętrzne dłoni świętej pamięci Lepera były zrobione parę godzin później czy paręnaście godzin później niż na miejscu, kiedy te mogło zostać utracone pewne mikroślady na wewnętrznych. Proszę pamiętać, że osoba, która jest duszona przez zadzierżnięcie się broni, może mieć na wewnętrznych dłoniach śladów lub ich brak, jeżeli jest uśpiona. Tych badań nie przeprowadzono. Poza tym uważam, że jest karygodne. Policja pracuje 24 godziny na dobę, natomiast no, pozostałe organy niestety mają weekendy i przykład nieprzeprowadzenia sekcji zwłok w takich wątpliwych sytuacjach jest dla mnie karygodny. Proszę pamiętać o pewnym rozkładzie, nawet w organizmie nieżywnym, pewnych środków. Kropka. Nie wierzę w mit stosowania narkotyków, żeby kogoś doprowadzić do samobójstwa. Mamy za to dużo łatwiejsze, spokojniejsze środki farmakologiczne, ogólnie dostępne na salach operacyjnych, które powodują zwiotczenie mięśni i ta osoba pod wpływem udziału osób trzecich bardzo łatwo się da doprowadzić, nie zostawiając na swoim ciele siły szarpania. Leki, które służą zwiotczeniu mięśni, czyli te leki, które stosuje się na salach operacyjnych, samoczynnie po paru godzinach wytracane są z organizmu w procesie wydalania, jak i również w wyniku rozkładu pośmiertnego. Czy według pana łatwo jest upozorować samobójstwo lub inne przyczyny zgonu, na przykład posiadając szeroką wiedzę z zakresu kryminalistyki? Wydaje mi się, że nie ma najmniejszego problemu z upozorowaniem czyjegoś samobójstwa. Fachowcy są to w stanie zrobić bardzo prosto. Musi mnie pan dopisać, że jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i troszeczkę działam. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, czyli zajmującego się samobójstwami, ba nawet prowadzę szkolenia w tym roku. Znów muszę na jesieni przeprowadzić dla prokuratorów, prowadzę. Niewyjaśnione sprawy, zabójstwo Jaroszewiczów, Michał Falzman, generał Marek Papała. Dlaczego nie udało się ich wyjaśnić i czy według pana kiedyś się to uda? Trudno się odnieść do całego zestawu spraw, ponieważ uznaję taką zasadę, to nie jest moja zasada, nie ma zbrodni doskonałej.
jak i nie ma każdego przestępstwa wykrytego. Zawsze jest ten taki obszar nie do wykrycia, ale wynika on z pewnych ludzkich zachowań, z braku możliwości zarówno technicznych, jak i dowodowych. To jest jedna rzecz. Poza tym, no niestety na to się przykłada najsłabsza część pracy polskiej policji, czyli techniczne badanie miejsca zdarzenia, co jest absolutnie, absolutnie najważniejszą rzeczą. Nasz system prawny, w przeciwieństwie do tego znanego w telewizji, anglosaski, jest zupełnie inny i u nas trzeba udowodnić każdą rzecz i każda wątpliwość, a tam sprawca, jeżeli okłamie, to przynajmniej poniesie odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań. Jest zupełnie inny system w procesie wykrywczym. No i organizacja policji, gdzie jest pomieszane czynności prokuratorskie z czynnościami sensu stricto policyjnymi. Co pan dzisiaj postrzega jako główne problemy i wyzwania dla polskiej policji? No organizacja, no i po prostu trochę inne podejście do roboty, większe zaangażowanie, nie wychodzenie z założenia, że to się nie da zrobić. Po prostu no aspekt morale, który musi być mocno podbity i to jest bardzo ważne i bardzo istotne. Czy wierzy pan w niezależność wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania i jaka jest ich kondycja obecnie? Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, nigdy nie było niezależności organów ścigania, nigdy nie było niezawisłości sądu. Owszem, czasami może musimy uznać, sąd jest niezawisły. I uważam, że sądy są niezawisłe, ale nie zawsze wyroki są sprawiedliwe. Czym jest dla pana mafia, zorganizowaną grupą przestępczą czy udziałem organów państwa w działalności przestępczej? Mafia, no jak sama nazwa wskazuje, no musi mieć udziały organów państwa w swojej strukturze. Ale w Polsce słowo mafia bardzo mocno zostało zdewaluowane na grupę taksówkarzy, którzy biorą więcej o 5 zł niż inni, mówi się mafia taksówkarska. Ludziach, którzy gdzieś tam weszli w jakiś układ, stworzyli coś, mówi się mafia, słowo mafia, mafia pruszkowska, mafia wołomińska. Nie były to żadne mafie, były to po prostu dobrze zorganizowane grupy przestępcze. Co pan sądzi o wielu samobójstwach w dziwnych okolicznościach? Mam tu na myśli wszystkie osoby związane z porwaniem Krzysztofa Olewnika, pana Sekułę, Lepera, Petelickiego i wielu innych. Czy dopuszcza pan myśl, że mogły w tych samobójstwach brać udział osoby trzecie? Tego wykluczyć nie mogę. A czy według pana łatwo jest upozorować samobójstwo lub inne przyczyny zgonu? Nie jest łatwo upozorować samobójstwo. Chyba że powieszenie i to takie, gdzie ofiara jest ulejna. Gdzie idzie jak baran. Gdzie mówił mu się, co ma zrobić, bo na przykład ma pistolet przyłożony do głowy i jest pod wpływem środków odurzających, narkotyku albo alkoholu. To jest możliwe, upozorować takie samobójstwo. Przede wszystkim jest to powieszenie. Jakie ma pan zdanie na temat wielu niewyjaśnionych spraw? Tu mam na myśli zabójstwo Jaroszewiczów, Michała Falzmana, tu chodzi o sprawę FOS i generała Marka Papały. Czy według pana uda się je kiedyś jeszcze wyjaśnić, czy już raczej nie? Nie ma podobno zbrodni doskonałych. Niemniej jednak, jeżeli tajemnica jest tajemnicą jednego człowieka, do każdego tego zdarzenia może być pochowana w grobie tego, który umrze. Wiesz, nie jest dla mnie dziwne, jeżeli giniesz ze strony bandyty i strzela ci prosto w oczy. Ale najgorsze jest to, jak giniesz od kuli swojego przyjaciela i strzela ci prosto w plecy. I to jest najgorsze, co może człowieka spotkać. Nie podoba mi się ekonomiczny model państwa, który jest źródłem i przyczyną różnych innych patologii, a który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim. Najogólniej rzecz biorąc, kapitalizm kompradorski tym się różni od zwyczajnego kapitalizmu, że w zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku
i możliwości działania na rynku decydują właściwości tego podmiotu, który działa. Czy jest pracowity, czy jest tam przedsiębiorczy, czy nie boi się ryzyka, czy jest pomysłowy, czy ma szczęście. Natomiast w kapitalizmie kompradorskim o dostępie do rynku i możliwościach działania na rynku decyduje przynależność do takiej sitwy, której najtwardszym jądrem są tajne służby w Polsce. Ci, którzy do sitwy nie należą, są wyrzucani poza główny nurt życia gospodarczego. Mogą sobie tam coś dłubać na mały nurt, każdy z czegoś musi żyć, ale ten główny nurt, kluczowe segmenty gospodarki, to znaczy z sektorem finansowym, energetycznym, paliwowym na czele, są zastrzeżone dla sitwy. Ma pan przykład aresztowania takiego spektakularnego szefa Orlenu. O, właśnie chodziło o to, że trzeba było zrobić zmianę. No i inaczej się tego nie dało zrobić, tylko trzeba było aresztować, przedstawić jakieś zarzuty i tak dalej. No i to organy państwowe są do tego wykorzystywane. Rozrost aparatu biurokratycznego. Teoretycznie jest gospodarka rynkowa, więc ten aparat biurokratyczny nie powinien się rozrastać, a on się rozrasta cały czas. Więc i to jest ten aparat, oczywiście niczego dobrego dla państwa nie daje. On na państwie pasożytuje, na obywatelach pasożytuje. No i takim efektem tego pasożytnictwa jest chociażby, no to w ostatnich dniach dług publiczny przekroczył 1 bln zł. Powiększa się z szybkością około 10 tysięcy złotych na sekundę. To znaczy, że władze zastawiły przyszłe dochody obywateli na kilkadziesiąt lat naprzód u lichwiar, u tych finansowych grandziarzy, którzy im pożyczają pieniądze. Oto tak to wygląda. To jest moim zdaniem największy problem. Takim głównym beneficjentem kapitalizmu kompradorskiego są służby, które Bóg wie komu służą tak naprawdę. Znaczy sobie przede wszystkim, a tam być może jeszcze komuś innemu. I bardzo dobrym przykładem jest Amber Gold. No bo Amber Gold był chroniony przez organy państwowe. Prokuraturę, sądy i tak dalej, policję. No, wie pan, ja na tyle mam doświadczenia życiowego i na tyle jestem pozbawiony złudzeń, że nie dopuszczam myśli, żeby mogła być inna tego przyczyna niż to, że prokuratura i sądy i policja są zinfiltrowane przez agenturę. I po prostu to był element, ten Amber Gold, to był element, proszę zwrócić uwagę, że te takie energiczne działania prokuratury to nastąpiły dopiero wtedy, kiedy pieniądze zostały prowadzone w nieznanym kierunku. Czyli cały czas ta ochrona funkcjonowała, nawet już kiedy się wszystko zawaliło. Oczywiście to wpływa na brak wiarygodności organów państwa, bo to, skoro prokuratura jest zinfiltrowana przez agentów, to właściwie już nie można się spodziewać. To znaczy samego najgorszego się można spodziewać, prawda? No, takie ważne dla mnie pytanie. Czy wierzy pan w niezależność wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania? Oczywiście, że nie wierzę. Na myśli między innymi system odziedziczony po PRL-u bez weryfikacji żadnej. Oczywiście, że nie wierzę, proszę pana. Nie ma czegoś takiego. No, na przykład jest czy nie wierzę w niezawisłe sądy, mówiąc krótko. Wie pan, podam panu jeden przykład taki spektakularny. Obserwowałem postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie uchwały lustracyjnej Sejmu w 1992 roku. No i rozprawa się zakończyła, jeśli dobrze pamiętam, o 14:30, po czym profesor Czol zapowiedział, że wyrok zostanie ogłoszony o 16:00, czyli za 1,5 godziny. Trybunał udał się na naradę, wie pan, po czym o 16:00 wrócił na salę i profesor Czol, zastępcy profesora Tyczki, który tam miał jakieś problemy z mówieniem, odczytał wyrok uznający uchwałę lustracyjną za sprzeczną z konstytucją,
i 30 stron maszynopisu uzasadnienia już gotowego. Rozumie pan? Kolej godziny. Więc mecenas Bednarkiewicz, który stawał z ramienia Sejmu, chociażby, żeby chociaż odroczyli o jeden dzień te ogłoszenie, to by to trochę przyzwoicie i wyglądało. Ale już nie można było czekać, trzeba było szybko. Wie pan, to taki przykład. Żadnej tam nie ma. Sprawa, wie pan, Mariana Jurczyka, sprawa Lecha Wałęsy. No przecież to są kpiny z jakiegokolwiek, wie pan, wymiaru sprawiedliwości. Nie wierzę w niezależność, niezawisłość sędziowską. Nie wiem, w jakim stopniu na przykład środowisko sędziowskie jest zinfiltrowane przez agenturę, a jest na pewno. No więc jak może być niezawisły sędzia, który ma oficera prowadzącego? Wiadomo, że nie jest. No a jeśli chodzi o służby, no to wie pan, jest na przykład w Sejmie komisja, która teoretycznie ma nadzorować służby. Żeby być członkiem tej komisji, trzeba mieć certyfikat dostępu do informacji niejawnych, który wydaje kto? ABW. No. Skasowałem iluzję. No tak, ja nie mówię, że to źle, bo ktoś państwem musi rządzić, tylko nie wierzę w jakieś różne bajki. No. Samobójstwa w dziwnych okolicznościach zdarzają się pod rządami różnych ekip politycznych. Mają wspólny mianownik? I czy służby specjalne mają w tym udział? Wie pan, nie wiem. Nie mam takich wiadomości, więc mogę tylko mówić o swoich podejrzeniach. No, natomiast no, niektóre te sprawy są bardzo podejrzane. Bardzo podejrzanie wyglądają. Na przykład samobójstwo pana Lepera, czy samobójstwo generała Petelickiego. Czy te samobójstwa w celach monitorowanych 24 godziny na dobę, no to już na pewno nie wierzę w to, że to samobójstwa były. Tym bardziej, że charakter osób, rodzaj osób, które te samobójstwa popełniały, one były podejrzane albo skazane za podejrzane o przestępstwa, tam morderstwa i tak dalej. No i usunięcie takiego świadka jest bardzo korzystne, dlatego że on już nic nie powie i nie pociągnie, że tak powiem, tropu dalej. A ten trop mógłby doprowadzić do jakichś środowisk, które mają możliwość zgładzenia niewygodnego świadka w ten sposób, więc dlaczego miałyby go oszczędzać? Także to rzeczywiście no, nasuwa to mnóstwo podejrzeń graniczących z pewnością, że to są po prostu jakieś takie porachunki. No i nawet przy okazji tego Marcina Plichty z Amber Gold, sam pobożny minister Gowin właściwie powiedział, że to niebezpiecznie bywa w więzieniach, więc powiedział to jako rzecz zwyczajną, więc to bardzo ważna jest też poszlaka, przynajmniej dla mnie. Niewyjaśnione sprawy, sprawa Michała Falzmana i Papały. Dlaczego nie udało się ich wyjaśnić? Michał Falzman to ja wiem, był wiem, około, w 92 roku. No, proszę pana, to jest... Trzech policjantów też. Jest jasne, że no, ci, którzy próbowali wyjaśniać tę sprawę, też zginęli. Także, wie pan, widać było, że ta sprawa, a sprawa Falz, to była sprawa właśnie organizowana przez wywiad wojskowy, który się przy okazji nakradł. Grzegorz Rzemek, funkcjonariusz razwiedki, przecież siedzi w tej sprawie. Przy tej okazji stworzona została tajna kasa, czy czarna kasa wojskowej razwiedki. Ile tam ukradziono, to ja tego nie wiem, nikt chyba tego nie wie. Są podejrzenia, poszlaki poważne, że na przykład firma ITI częściowo przynajmniej z tej kasy była zasilana. Ani pewnie nie ona jedna. Także, nie ma. No całe imperium jest i ono oczywiście jest chronione przed, że tak powiem, osobami niepowołanymi. Wszystko jedno, kim by one nie były. Czy są tam z organów ścigania, czy wie pan, z jakichś dziennikarzy, wścibskich, no to dostają połudy i tyle. Także to
dlaczego papały. No wie pan, ja się kiedyś zastanawiałem. Rzymianie mieli taką dyrektywę, jakby i swecitku i protest. Ten zrobił, to skorzystał. Więc zastanawiałem się nad motywem zabicia papały. No bo tak, bo tych w polityce nie wchodzi w grę, bo on właśnie przestał być komendantem głównym policji, nie aspirował do żadnych stanowisk kraju, przychodził na stanowisko łącznika do Brukseli, prawda? Więc zupełnie motyw polityczny odpada. Gangsterzy, nie wydaje mi się, żeby gangsterzy mieli interes w zabijaniu komendanta byłego, bo byłego, ale jednak komendanta głównego policji, bo całą policję mają na łbie, to im psuje interesy, prawda? Po co im to? Tym bardziej, że on już się ewakuował, więc nie był groźny, prawda? I pieniądze. No ale jakie pieniądze? Tylko duże. Bo tam małe to w ogóle jak zabija człowieka za małe pieniądze. No teraz nam chce prokuratura w Łodzi mówić, że tam zabili go dlatego DUSP. Wie pan, naprawdę już bezczelne to jest. Po prostu mają ludzi za idiotów. No wie pan, to oczywiście no to tam wszystko można wymyślić. Papier wszystko przyjmie, tyle tylko, że to... Więc jakie pieniądze? Proszę pana. No właśnie te szwajcarski Cezar. Papała... Znaczy, co się mogło stać? Papała mógł, jako komendant główny, mógł przypadkowo, czy nieprzypadkowo, jakieś tam pozyskać kody dostępu do tego labiryntu. I ktoś nabrał takich podejrzeń, że on to wie. I teraz sobie jedzie, wie pan, tam jako oficer łącznikowy, to nikt go tam nie będzie obserwował, pojedzie, bo oczyści te konta i szukaj potem go wiatru w kole. I mogła zapaść decyzja, że w takim razie go odstrzeliwujemy profilaktycznie. I Papała się o tej decyzji mógł dowiedzieć. Dlaczego tak myślę? Otóż proszę pana, co najmniej dwa, a być może nawet trzy telefony wykonał do ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Leszka Millera. Wie pan, były komendant policji, jakbym ja był ministrem spraw wewnętrznych, dzwoni do mnie alarmowo, dwa razy co najmniej były komendant policji, to ja bym ten telefon odebrał. Chyba, żebym wiedział, co on mi powie. Bo wtedy bym nie odebrał, bo wtedy musiałbym mu coś odpowiedzieć, a odpowiadając mu, bym się przyznał, że wiem. Więc prawdopodobnie Papała się, tak sobie to wyobrażam, wie pan, że Papała się dowiedział, że zapadł na niego wyrok. I chciał to wyjaśnić, że to jest nieporozumienie, że on nic nie wie, że... ale już nikt nie mógł tego odwołać. No i teraz się wymyśla cuda na kiju, że tam DUSP, że wie pan, ci rzezi Mieszkowie go zastrzelili i nawet nie ukradli mu w końcu tego samochodu. To już bezczelne po prostu, wie pan. A ten podejrzany o sprawstwo kierownicze, Wachmarzy, to przecież jest funkcjonariusz kontrazwiedki wojskowej jeszcze z czasów komunistycznych. I żeby było śmieszniej, to on w 87 roku jednym susem przeskoczył do FBI, co wyszło na procesie ekstradycyjnym w Chicago. Dlatego go Amerykanie nie wydali, bo oni swoich agentów nie wydają. No i tak to jest. A teraz wie pan, no trzeba jakoś tę sprawę zakończyć, bo to jest kompromitująca. Więc wzięli jakichś zasrańców i będą ich wrabiać, wie. To ze złodziei zabija. I to jeszcze nie, no wie pan, jeszcze blat... No dobrze, to już takiego rzęcha, wie pan, to nawet ja bym nie ukradł, wie pan. Nie połakomił się. A co dopiero tacy, co się podobno specjalizowali w kradzieżach samochodów. Przecież wiedzieli, że tego nikomu nie sprzedadzą, takiego trupa. Wie pan, po co go jeszcze zabijać, wie pan. I to, no powiedzmy, że nie wiedzieli, kto to jest. Ale wie pan, zabijać człowieka i nie ukraść mu w końcu nic. Kto według pana sprawuje rzeczywistą władzę w Polsce? Partie polityczne? Nie, partie polityczne, proszę pana, to są, one tylko mają zewnętrzne znamiona władzy. To znaczy, jak pan na przykład, no, ma pan Platforma Obywatelska.
2007 rok. Jeszcze przed wyborami Platforma Obywatelska ma gabinet cieni. Politycy, którzy mają objąć resorty. No i kogoś tam mamy. Między innymi pani Citera miała być ministrem sprawiedliwości, pan Zdrojewski ministrem obrony i tak dalej, i tak dalej. Kiedy przyszło do tworzenia rządu, nagle pojawili się jacyś jeźdźcy znikąd. Bo na przykład Chlebowski miał być ministrem finansów. Ale pojawił się pan Rostowski, wie pan, obywatel brytyjski, poddany brytyjski. I pan Chlebowski musiał ustąpić. Pan Ćwiąkalski się pojawił. Pani Pitera trzeba było jej wymyślić jakieś operetkowe stanowisko od korupcji, wie pan, i tak dalej. Krótko mówiąc, zmian może dokonać ten, kto ma władzę, a władze mają tajne służby. Więc ten, kto zepsuł zegarek, to może go naprawić, wie pan, bo to nikt inny z tego nie może zrobić. W związku z tym, no tajne służby. Problem polega na tym, że oni tego nie chcą zrobić. Wie pan, właśnie jesteśmy jako społeczeństwo wobec rozpaczliwej alternatywy. Wiemy, co trzeba zrobić. Wiemy, że to jest niemożliwe. I właściwa alternatywa jest taka, bo to od nich to zależy. Ale oni nie chcą, więc mamy wie pan, do wyboru. Albo ich przekonać. No pozabijać to ich nie możemy, bo oni mogą nas pozabijać, oni mają siłę. Ja uważam, że w tych czasach żyjemy na pewno w systemie bardzo niebezpiecznym. Problem w systemie, w którym wielcy tego świata, czyli mass media, czyli politycy, wiedzą, iż informacja to podstawowy chleb dla rzesz. I że przez informację można im wszystko wmówić i ludzie jako masa to wezmą. Jest to czas bardzo niebezpieczny dla społeczeństw, dlatego że tą informacją można sterować społeczeństwem, można spowodować, że naród się rozkłóci, co w tej chwili ma miejsce, uważam, chociażby w Polsce. Poza tym, proszę pana, rodzi się coraz większe prawne, moim zdaniem, bezprawie typu, no weźmy chociażby teraz ostatnio tego Bruno na K. Pan tego na pewno nie napisze, ale dla mnie to jest, wie pan co, gdyby to, nie wiem, jakiś kabaret zorganizował, to ja bym uwierzył, że taka trochę kiepski żart, ale żart sobie zrobili. Ale to robią służby. Jeżeli coś nazywają na początku grupą przestępczą, gdzie wszyscy są na warunkowych zwolnieniach, natomiast cały Bruno K. jeden tylko siedzi w areszcie, gdzie jakąś 3 tony czegoś tam, no ja tam wyrywkowo to znam z telewizji, mnie to przeraża. Mnie to przeraża dlatego, że proszę pana, jest to wyraźne, inaczej, mass media, bo wiadomo, że głównie to rozdmuchują mass media, ale niech pan zwróci uwagę, że można największą głupotę rzucać do prasy i ludzi to nie dziwi, ludzie to łykają. Oczywiście niektórzy wierzą, niektórzy nie, ale ludzie w tym żyją. To się robi, jeżeli człowiek jest informacją i wrzuca mu się informację typu, niech pan pomyśli, a to jest największy problem. Wtedy ludziom można powiedzieć, wymyślisz na przykład słowo kryzys. On jest. I tak wpoić ludziom, że ten kryzys zacznie funkcjonować. Ludzie się przestaną pytać, dlaczego? Skoro wszyscy są dłużnikami, to gdzie jest wierzyciel? Kim jest ten wierzyciel? A dlaczego taka defraudacja pieniędzy nastąpiła na świecie? Z jakiego powodu? Nikogo nie interesuje. Jest po prostu jakiś dziwny kryzys i wszystko podług niego się dzieje. Czy pan nie widzi, że to jest system, który czymś steruje? Ja jestem daleki od jakichś teorii spiskowych, ale powiem panu, że to zaczyna wyglądać nienormalnie. Dla mnie to jest nienormalne. W większości. Poza tym, co jest bardzo ważne, to jest to, że tak naprawdę ja jako obywatel nie mam żadnego wpływu na wiele czynności, które wykonuje państwo w moim imieniu. Jednostka się nie liczy. Jednostka się nie przestała liczyć
jest sterowanie ludźmi masowo i masowe i jak na razie to bardzo dobrze wychodzi. Tego się boję, że będziemy skazani na cwaniaków i franków pod budką z piwem. Tu możemy dostać w mordę, a ci nas mogą usadzić, jak im się nie spodobamy, z tym zgadamy. A po środku to my, czyli wariaci, którzy zadają pytania, które są kompletnie niedorzeczne. Dlaczego mówicie o śmierci, skoro nastąpi? No to umrzemy, no i koniec. Nie ma, ginie ważna rzecz w społeczeństwie. To się wymyka spod kontroli jednostką. Jednostka zaczyna mieć coraz, żadna jednostka. Taki Piłsudski, gdyby się urodził w Polsce teraz, czy w jakimkolwiek innym kraju zrzeszonym w jakichś tam uniach czy nie uniach, długo by nie pożył. Lub zostałby ośmieszony, zdegradowany albo zabity. Uważam, że żyjemy w takim systemie. Natomiast nie można nazwać systemu mafią. System to jest system. Oczywiście historycznie kiedyś my go odpowiednio nazwiemy, ale w tej chwili to jest demokratyczny system. Co sądzi pan o wielu samobójstwach dziwnych okolicznościach? Mam to na myśli więźniów Polewnika, Lepera i... Tak, znałem osobiście pana Lepera. Pan Leper był człowiekiem, który bardzo dbał o zdrowie. Zawsze mi wyrzekał, że ja palę papierosy. Nie mam zdania na ten temat, ale dziwne to śmierć. Ale nie chcę się wypowiadać. Czy według pana łatwo jest upozorować samobójstwo lub inne przyczyny zgonu? Proszę pana. Rzecz polega na tym, Romana, że tu nie trzeba nawet wiele pozorować. Liczy się informacja. Stosownie podana informacja. A jak ona jest podejrzana, to się robi dyskusje publiczne w różnych miejscach i się miesza. Wystarczy. W sprawie Papały przyjechał do mnie pan zastępca Papawy, tu do Człuchowa, kupę lat temu, już wtedy był w stanie spoczynku, pytał o niego, przywiózł jakiś krawat, jego zdjęcie. Nie pamiętam, co mówiłem. Powiem, że jak było zabójstwo Jaroszewiczów, to miałem wizytę dwóch panów, którzy brązowe legitymacje mi pokazali, przywoził je śledczy z Człuchowa, to były lata 50. Powiedzieli, że nie mam udzielać żadnych wywiadów z moją oceną na temat zabójstwa Jaroszewiczów i nie mam się w ogóle w to angażować. Tak. Zrozumiałem, że dużych rzeczy się nie robi. Żyjemy wszak w kraju z dużej litery, to mówię, demokratycznym. Liczę, że prawo się tym zajmuje. Ja szukam skromnych ludzi, czasami ich znajduję. To są moje efekty. Z tego żyję i nie obchodzi mnie polityka. Polityka jest instrumentem w tej chwili bardzo niebezpiecznym i z nią nie należy walczyć. Jej niestety z pokorą się trzeba podporządkować. Można nie cenić jej, ale nie rzucać tam kamieniem, bo się dostanie działem. Nie, nie wierzę, tu nie wierzę w sprawiedliwość. Ten świat jest snem. Każda moja chwila, którą przeżyłem, pan jak stąd wyjdzie, to będzie tylko sen na pamięci. Więc tak prawdę mówiąc, nie ma to do końca znaczenia. Czy jeżeli pan zabił 5 lat temu kobietę? Wie pan, człowiek i tak nosi to w sobie. Czyn? To zależy od sumienia człowieka. Kwestia zemsty nie ma żadnego znaczenia. To pan z tym będzie żył. Po co? To wszystko, co minęło, jest tylko filmem, jest wizją. To w tej chwili się panu wydaje, że to jest rzeczywistością. Niech pan dotknie. A teraz niech pan zobaczy. Co panu kazałem zrobić? To jest tylko sen, mara, nagrany film. Tak wszystko minie i wszystko stanie się nagranym filmem. Ale informacja, którą pan dokonał w ciągu całego życia, zostanie w panu i tym będzie pan. Tym jest dusza. Jego nie warto robić złych rzeczy. Człowiek się ukara, a tym bardziej, jeżeli nie będzie za to obwiniony i nie poniesie kary, to lęk zostaje z nim na zawsze. Bo tak się też częściowo będzie czuł rozliczony. Tak. Jednostka, może inaczej. Ja, proszę pana, nie mam żadnych uzurpacji politycznych. Powiem szczerze, że jeszcze 2, 3, 4 lata temu ja się bardzo chętnie na temat polityki wypowiadałem, jak ja czuję to jako jasnowidz. Wie pan, że od śmierci Lepera bardzo się boję i unikam. Nie ma w tym roku jakichś moich przepowiedni,
Ja się boję, ja nie chcę. Chcę żyć spokojnie, przy tym biurku, mieć swoje zainteresowania i żyć swoim życiem. Nie chcę.